Witam Was drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Historia dla dorosłych, odcinek 76, który chcielibyśmy poświęcić Jasukę. Rozmawiać będę z Piotrem z Grastroskopii. Witaj Piotrze. Witaj, witaj, dzień dobry wszystkim, witam. Tak, Nauczyłem się w końcu nazwę Twojej strony. Ta strona Grastroskopia jest związana z grą, czyli my przejdziemy później też do samej gry, w której się pojawia Jasukę, ale skupimy się oczywiście na historii i może takie właśnie tło historyczne bo Jasukę pojawia się w Japonii on pojawia się wraz z jezuitą I ja myślałem żebyśmy zaczęli właśnie od tego że przedstawili tą sytuację polityczną mi się wydaje, że dużo ludzi, którzy czytało książkę Shogun, Klawela, albo oglądało serial, jeden z dwóch seriali w zasadzie już teraz, to ma takie pojęcie może o tym, jak tam wyglądała sytuacja, bo tam mamy Portugalczyków, Hiszpanów, w Japonii w międzyczasie przybywają też Anglicy, a sama Japonia jest jeszcze podzielona, ale pomału się jednoczy. Nie? Wydaje mi się, że ktoś, tak, kto tak. czytał klawel albo oglądał serial, ma takie niejakie pojęcie, jaka sytuacja wtedy panowała. No, czy ja wiem, czy ten okres ludzi tak bardzo interesuje, to Nawet na pewno teraz, wiesz, szczególnie po, po, po właśnie, tak jak powiedziałeś, po, po serialu Szogun, prawda, tak trochę to wybuchło. No i teraz mamy, mamy właśnie, że najnowszy Assassin's Creed, czyli ta gra Ubisoftu, będzie opowiadała historię legendarnego czarnoskórego samuraja, prawda? To jest takie, takie słowo klucz, które jest tam, jest, tam, jest, tam, jest tam zawarte. No i im dłużej będziemy to powtarzać, wiesz, kłamstwo, które się powtarza wiele, wiele, wiele razy. To, co ty poruszyłeś, ten temat, to jest kwestia tego, że wielu ludzi, którzy słabo znają historię, po prostu buduje swoją wiedzę o historii na podstawie tego, co oglądają. Więc jeżeli oni zobaczą film, w którym jest czarna Anna Boleyn, Czyli królowa, jedna z sześciu żon Henryka VIII, są ludzie tacy, którzy uwierzą w to, że tak naprawdę było, bo po prostu tego nie sprawdzą. Ja miałem taką sytuację, że na pewno słyszałeś o książce Dana Brauna, Kot Leonarda da Vinci. Tam jest tak, taka tak, dość tak. teoria, właśnie taka, że Jezus się ożenił, że miał dzieci. Mhm, i tak, tam... tak, 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 tak. To, to jest ten? I, I że, że król królowie Francji, tak? tak, czy tam coś To, to coś, w tym, coś w tym stylu, tak? Że, że święta krew sang, Real i tak dalej, i tak dalej. O, o tym mówisz, tak? Mniej więcej. Mm -hmm. Tak, mm -hmm. dokładnie. I wiesz. I ja tą książkę przeczytałem, mi się ona podobała. Jest, oczywiście to jest fikcja, i ten. Spodobała, yy, dopóki nie spotkałem kolegi mojego ze szkoły, z podstawówki, który wierzył w to, że to, co tam zostało opisane, to były fakty. I, I no niestety tak jest i, i trzeba wziąć pod uwagę to, że ludzie, że wielu ludzi po prostu nie znając historii, buduje swoją wiedzę na podstawie tego, co jest pokazane w filmach, czy teraz w grach, bo gry stają się takim medium, które być może nawet yy, jest ważniejsze w tej chwili, większy przekaz ma większą siłę, ma przekaz. No tak, bo to jest, niż... wiesz, to jest obrazowe, prawda? Obraz, widzimy to wszystko i, i, i fakty taki, że, że właśnie ta, ta edukacja niestety ludzi zawodzi. No ale natomiast jest tak jak mówisz, że, że, że ludzie wierzą w takie teorie. Ja szczerze mówię, ja, ja też lubię tak, na przykład, tak jak mówisz, takie książki, takie różne spiskowe teorie Problem się zaczyna wtedy, kiedy właśnie ludzie zaczynają wierzyć, że jest w tym ziarnko prawdy na przykład. Więc Czyli tak nasze wiem. zadanie dzisiaj to jest jakby wyprostować całą tą sytuację i dlatego ja nawiązuję ponownie do książki Szogun, Klawela czy do, seria, do obu serialów, bo one mają jakieś tam może swoje wady, jest tam jakieś przeinaczenia, ale tam jest z grubsza, przedstawiona, taka realna prawda, jak to wyglądało. Czyli mamy na przykład to jest ten moment w historii, kiedy Portugalia przestaje być y, królestwem, y, niepodległa, staje się tak, podległa. Częścią Hiszpanii, tak. tak, staje się częścią Hiszpanii, ta, ta sytuacja jest tam omawiana właśnie w Szogunie i nas interesuje jezuita Alessandro Valignano, to był... Tam jeszcze mamy perturbacje między, znaczy między Anglią, Niderlandy, tam już się tam zaczynają chodzić... Jest też kwestia kwestia religijna, prawda? Chrześcijanie, protestanci, mhm. ale to możemy na razie odłożyć na bok, bo o tym, o tym musielibyśmy tak. chyba godzinami o tym mówić. W każdym razie tam jest niezły, niezły pasztet się zaczyna robić między, to znaczy, między siłami... Ale to później, bo w tym momencie historycznym, o którym my mówimy, kiedy pojawia się Yasuke, to jest w zasadzie tam kolonie ma Portugalia. Czyli Portugalczycy. Ja mówię o tym, co się dzieje w Europie, prawda, tak. w tym mhm. czasie już. Bo... Tak. Czyli było tak, że Portugalczycy, to oni pierwsi dopłynęli do Indii, oni pierwsi założyli swoją kolonię w Indiach, oni pierwsi założyli kolonię w Chinach, Makao, i oni pierwsi założyli swoje placówki w Japonii. Potem Portugalczycy stracili swoją niepodległość i, niejako, to wszystko przejęli Hiszpanię. I teraz papież wysyła, właśnie jezuitę, bo to jest też okres kontrreformacji, czyli pojawili się już jezuici. Wysyła jezuitę, który ma się zająć rozprzestrzenianiem chrześcijaństwa, konkretnie katolicyzmu w Chinach. On tam jedzie do Chin i on tam. Wybiera takich dwóch innych jezuitów i wyznacza ich do tego, żeby nauczyli się języka chińskiego i żeby, żeby zaczęli nawracać ludzi. Tylko, że on stosuje taką metodę, ten Alessandro Valignano, że każe tym swoim misjonarzom jakby poznać obyczaje chińskie. I tak, tak. stać się w pewnym sensie Chińczykami. Nie tylko nauczyć się języka, ale także nauczyć się kultury dzięki temu, żeby łatwiej im było. I to jest ważne, bo kiedy on sam jedzie do Japonii, on sam wprowadza takie zasady, że Jezuita ma w Japonii zachowywać się tak jak taki szogun. Czyli on ma mieć ze sobą swoich wojowników, ma udawać takiego, znaczy być jakby takim władcą wielkim, czyli między innymi ma swoich ludzi, którzy go chronią. I jednym właśnie z takich ludzi, który on tam ma, to jest właśnie ten Yasuke, nie? Tak, tak. I od razu dodajemy, że to nie jest jego imię tak naprawdę prawdziwe, bo nie znamy imienia tego mm -hmm. czarnoskórego człowieka. Jemu to jest... Yasuke to był przydomek, który został mu nadany, prawda? Już... już... Kiedy przybył do, do Japonii, ale my tak naprawdę nie wiemy, yy, jak się nazywał. Wiemy tylko, że najprawdopodobniej, bo właśnie, to jest też słowo klucz, że często będziemy używać określenia najprawdopodobniej w stosunku mm -hmm. do Jasuka, do, do już będziemy używać tego imienia, choć chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że to nie było dokładnie jego imię. Yy, wiemy natomiast, że, że, że najprawdopodobniej pochodził z Mozambiku. Ja myślałem, żebyśmy spojrzeli sobie teraz na źródła, bo Wiemy o tej postaci historycznej, bo Yasuke na pewno był postacią historyczną, na, na pewno istniał. Tak, na pewno istniał, na 100% tak. istniał. To jest, to, jest, to jest fakt niezaprzeczalny i yy, przybył yy, z Portugalczykami. To też wiemy na pewno, yy, bardzo zafascynował jak so, swoją osobą, yy, pana Iy, Odenu Munagę, który, który mhm. generalnie miał bardzo słabość wielką do, do wszystkiego, co egzotyczne, co co nie japońskie, on był, miał, miał, miał takie, 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 takie zainteresowania, więc fakt, że, że zainteresował się ogromnym czarnoskórym człowiekiem, który przybył razem z Portugalczykami, było wręcz oczywi, oczywiste. Mhm, tak, tak, dokładnie. I to jest też ważna postać historyczna, bo właśnie Oda Nobunaga jest takim pierwszym ze zjednoczonych. Ze zjednoczycieli, tych, którzy chcieli zjednoczyć Japonię. Ostatnim jest Tokugawa, który znany jest tym, którzy znają tą książkę, czy serial Shogun jako Toranaga. I tak jak powiedziałeś, właśnie ten Oda Nobunaga był taki zafascynowany Zachodem. On uwielbiał Zachodnie Rzeczy. On był jednym z tych, którzy chcieli się otworzyć na przykład na tą zachodnią technologię. Tak, tak, tak. Bo z kolei Tokugawa, Toranaga, to był raczej chyba przeciwny temu. To był z kolei taki, który chciał zamknąć Japonię przed. On temu. był bardziej, bardziej konserwatywną postacią, bardziej konserwatywne miał poglądy, można tak powiedzieć. Tak. Natomiast. Nobunaga był bardziej bardziej otwarty. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że był bardziej światły. Raczej, raczej tak, jak powiedziałem wcześniej, yy, bardzo go cieszyły różne, różne nowinki. On był taki pod tym względem bardzo, bardzo otwarty. I, I tutaj też od razu można powiedzieć, że po prostu dla niego Jasukę był taką... No nie chcę tak używać takiego, takiego trochę brzydkiego języka, ale po prostu taką nowinką, taką ciekawostką no. Nie chcę używać określenia błazen, ale, ale do, do tego to się troszkę sprowadzało. To była taka nowinka, no, tak, tak, taka ciekawostka. Mhm. Ale wiesz co, na, na dworach no. Europy tak było, że na przykład oczywiście, oczywiście. sprowadzano sobie czarnych służących, którzy kolorem skóry no, robili takie wrażenie, że ktoś, ktoś miał takich zwykłych służących, a przyjeżdża ktoś i tam ma czarnego służącego wśród swojej grupy. Nie? Tak, tak, tak. I to robiło to znaczy... wrażenie. I a tam w Japonii to był, był jedyny. Yasuke był jedynym w tamtym momencie, bo patrząc na to, jakie wrażenie on robił na tamtych ludziach, no to on musiał być chyba pierwszym, bo chyba nie było nikogo przed nim, bo nie, nie robiłby chyba takiego wrażenia wtedy. Tak, no, według różnych źródeł wcześniej Nobunaga nie spotkał, w ogóle Japończycy nie spotkali czarnoskórego, żadnego. I, ale też dodajmy też jedna rzecz, bo też jest kwestia, teraz jest przekładane, przekładane bardzo do, 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 do tego, co jest teraz, kwestia, kwestia rasy, prawda? Dla Japończyków była to jakaś nowinka, jakieś dziwadło, ale nie w takim określeniu negatywnym. W ogóle generalnie też kiedy, kiedy, kiedy rozmawia się o historii i, i kwestiach rasowych, to my niestety mamy taką tendencję, że patrzymy na rasy i na zależność między nimi z perspektywy i przez pryzmat, jakby to ująć, XIX-wieczny. Tak. Można więc, by pewnie dyskutować na ten temat. No tak, znaczy wiesz, no, na pewno nie, nie oczywiście były, były pewne różnice, ale nie taka, jak to się mówi, zapiekłość i rasowa, która była na przykład w Stanach Zjednoczonych w okresie niewolnictwa. Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to, to jest też kwestia znajomości, bo my wiemy na przykład, jak traktowano czarnych niewolników w Stanach, ale przecież już Arabowie w Hiszpanii oni mieli podział na niewolników i czarni niewolnicy stali no tak, najniżej. Mieli widzisz, białych niewolników i mieli czarnych. Dokładnie, tylko widzisz, to nie, u nas jest to, to, to. Czyli to był rasizm już. Niewolnictwo raczej w w wiekach wcześniejszych aż nacechowane tak bardzo takim rasizmem nie było tak jak w później, później. Ale słuchaj, was... jeżeli traktowano czarnych, jeżeli Arabowie w Hiszpanii traktowali czarnych niewolników gorzej niż białych, no to to jest czysty rasizm. No tak, ale... Na podstawie koloru skóry gorzej kogoś traktujesz, nie? Znaczy, no w starożytności tak nie było. Znaczy, znaczy wiesz co, czy, czy nie było... Mi się wydaje, że to jest ten sam problem, co mamy z Jasukem. My po prostu nie wiemy pewnych rzeczy. Nie wiemy, czy w starożytności był rasizm, czy nie. Bo nikt, nikt się nie, nie zajmował tym, nikt nie opisywał tego, jeżeli gorzej traktowano, nie wiem, jakąś znaczy, rasę. Sam, sam problem był też z określeniem, bo często y, określenie rasy było bardzo płynne y, w, tamtym, w tamtym okresie i to też jest często powodem różnych nieporozumień historyków też tak. i naszego odbioru. Więc no to też uczulam, że, że, że generalnie bywało bywało różnie. Oczywiście, że my mówimy też o okresie bardzo wielu tysięcy, paru tysięcy lat, prawda? Więc tak. I nie Buch, tylko lat, ale Buch, także miejsc. Tak, miejscach, tak. Y, 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 przecież mówimy o basenie Morza Śródziemnego, mówimy o Ameryce. Tak więc mamy przekrój o Azji, więc więc przekrój jest ogromny w czasu przestrzeni więc tak to wygląda no ale wracając do, do, do Japonii no tak jak powiedziałeś dla japończyka była, było to coś nowego spotkanie takiego człowieka. szczególnie że on był jak na jak na standardy japońskie bardzo duży on miał ponad ja. miał około metra 87 88 tak. Ale tutaj warto, jak wrócimy do tego jezuity, Alessandro Waliniano, który przywiózł sobie właśnie jasukę, no on, on także był ogromny. Europejczycy w ogóle byli wyżsi od Japończyków. Tak, to znaczy, to znaczy jest też, też taka mis miskoncepcja, też, która teraz jest też często czytam odnośnie Yasuko, że, że Jako był bardzo silny i wielki, był gigantem. No otóż, otóż, znaczy, otóż nie był. To znaczy na tle Japończyków owszem był, ale tak naprawdę ten metro m to, 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 nie, to, to nie wprowadza go w kategorię jakiegoś ogromnego byka. No. Mhm. Był na, na, na tle Japończyka przeciętnego rzeczywiście, Mógł robić wrażenie, natomiast to, ta, ta narracja taka, że był, że był niesamowity, ogromny i tak dalej, jest trochę błędna po prostu. No. Na pewno, na, pewno na, tle, na tle swoich ziomków czarnoskórych nie był ogromnym człowiekiem. Mhm. Tak, także ale... tak, ta, jego, ta jego siła ponoć był bardzo silny to, to też trzeba wziąć poprawkę na to, że owszem, rzeczywiście był na tle, na tle przeciętnego zjadacza ryżu japońskiego na pewno był silny, ale czy był, czy był jakimś niesamowitym kulturystą? Raczej nie mhm. znaczy, z drugiej strony ten, ten jezuita, Alessandro Valignano wziął sobie tego Yasuke właśnie po to, żeby był jego strażą przyboczną Tak, tak więc Yasuke tak, tutaj... musiał umieć walczyć i tak, na właśnie pewno tutaj... Tutaj właśnie tu dobrze, że to poruszyłeś, bo tutaj można wrócić na chwilę do tego, co powiedziałem, że, no tego, że był legendarnym samurajem, prawda? Owszem, on był wojownikiem, na, znaczy na pewno umiał walczyć jako ochroniarz właśnie tego jezuit Portugalczyków. Natomiast natomiast czy był, czy był legendarnym samurajem? No nie był, nie mógł być po prostu. No Czekaj, to, to dlatego, za chwilę dojdziemy wrócimy, do tego. prawda? Wiemy, że ten jezuita, Alessandro Valignano, przybył do Japonii trzy razy i za pierwszym razem zabrał właśnie ze sobą Yasuke. Tak, tak. więc wiemy, że Yasuke przebywał w Japonii od 17 sierpnia 1579. Do 21 czerwca 1582, czyli jakieś takie niecałe trzy lata. Ta ostatnia dwa, data. Dwa lata z kawałkiem, natomiast tak. tutaj, jeśli mogę się wtrącić, są dwie, 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 dwie właśnie teorie też, że ponad około dwóch lat, ponad dwa lata, albo około 18 miesięcy. Tu też widziałem taką informację, wiesz, że, że był w Japonii 18 miesięcy, aczkolwiek te 18 miesięcy jest jest prawdziwe, gdyby, gdy weźmie się pod uwagę to, że ile służył Nobunadze. Znaczy, to jest tak płynne. I generalnie, generalnie można założyć, że był w 18, od 18 miesięcy do, do ponad dwóch lat mniej więcej. Natomiast mm -hmm. widziałem też w jednym z źródeł, że był 5 lat. Co jest mm -hmm. absolutną nieprawdą. Znaczy wiesz co, nie my Policji. nie wiemy, co się wydarzyło o nim później. Bo, bo te dwie daty, 17 sierpnia 1579, tak, tak. to jest data przybycia tego jezuity, Alessandro Valignano, czyli zakładamy, że Yasuke przybył z nim. Tak, najbezpieczniej ta... powiedzieć, tak jak mówiłeś, dwa tak. lata z dogonkiem, to jest najbezpieczniejsza taka, taka kwestia. Najpraw... Użyjmy tego słowa, najprawdopodobniej. Mhm, tak, a ta druga data, 21 czerwca 1582, to jest śmierć Ody Nobunagi, czyli tego tego wodza japońskiego, tego, to nie był szogun jeszcze. Jeszcze nie, 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 nie był szogun, jeszcze, to troszkę tak, później, tak. Tak, tak, także on, on służył właśnie temu władcy lokalnemu odzie, on służył i wtedy tego dnia Oda ginie i my w zasadzie nie wiemy, co się później dzieje z Yasuka, on prawdopodobnie żył dłużej, czyli nie wiem, on mógł być 5 lat może nawet dłużej na, w Japonii, ale my nie wiemy co się dalej z nim później tak, działo. Jest. Nie? I też najprawdopodobniej on po prostu wrócił razem z Portugalczykami do Afryki, ale to nie jest pewne. Mhm. Natomiast tak. co, jest, co jest pewne? To jest taki fakt, że Jasukę nie znał języka japońskiego. Znaczy, na pewno nie, nie, na, nie na tyle, żeby się porozumiewać płynnie w tym języku. Najprawdopodobniej... Ale tu, tu bym się akurat nie zgodził. Znaczy, wiesz co, nie mogę powiedzieć, że znał ten język, ale jak prześledzisz sobie tego jezuitę Alessandro Valignano, on miał taką manię, jeżeli chodzi o naukę języków, on miał swój sposób. No, tak, tak, tak. I je ci jezuici, którzy zostali wysyłani, oni byli specjalnie dobierani pod kątem tego na przykład ci, których on wysłał do Chin. Oni byli wybierani specjalnie pod kątem tego, czy będą w stanie nauczyć się tego języka. I z tego, co wiem, on także wszystkich swoich ludzi, z których zabierał do Japonii, także uczył japońskiego. Jest więc możliwe, że... Oczywiście znaczy, nie ja to, wiemy ja to tego. W tym, ja, ja to mówię w tym kontekście, ponieważ w, teraz możemy troszeczkę do gry tej Ubisoftu powrócić. Na trailerze Ubisoftowym widać moment, kiedy Yasuke w gry... Czyta kanji, prawda? On na pewno tutaj mogę być prawie w 100% pewny, że on nie potrafił czytać po mm -hmm. japońsku. Dlatego do tego nawiązuję, że najprawdopodobniej jego znajomość języka była... No dobrze, nawet jeżeli trochę znał, to, to, to powiedzmy sobie tak, znał na tyle, na ile mógł się w takim krótkim okresie, kiedy znajdował się w Japonii, nauczyć po prostu. I teraz skąd my wiemy to, te dwie daty, czyli 17 sierpnia 1579, kiedy przybywa ten jezuita i 21 czerwca 1582, kiedy ginie Oda, będziemy jeszcze potem mówić o tym zamachu, bo mamy takie cztery źródła historyczne. Mamy trzech, trzech jezuitów, którzy pisali o Yasuke i mamy pewnego Japończyka Matsu, Matsudaira Ira i Eta. Nie wiem czy dobrze to wymawiam. To jest jeden z synów Toranagi, tego z szoguna i on też opisał właśnie Yasuke. Tam mamy jedno zdanie tam było, że wzrost Yasuke wynosi 6 shaku i dwa sun, czyli około 1,90 m i że był czarny, a jego skóra przypominała węgiel drzewny. Tak. I i dodajmy generalnie, że więcej takich konkretnych informacji o Yasuke praktycznie nie ma. Znaczy, wiesz, co ci jezuici napisali, nie? bo Jezuita y, Luis Nie, Fruis, ale mówię w, w mówię w japońskich źródłach, jest tak, bardzo, W japońskich i, źródłach jest tylko jedno. Jest tylko jedno i, tylko jedno i, i, i tyle. Natomiast można, nawet nie można wnioskować, to jest pewnikiem też. To, co powiedziałeś parę chwil temu, po śmierci od Nobunagi, fakt, że, że, że Yasuke nie był aż tak jakąś prominentną postacią, jest fakt, że nie Został zabity. Mm -hmm. Tylko tak. tylko też użyję słowa klucza najprawdopodobniej pozwolono mu odejść. Tak, został odesłany, co jakby. Tak. Co, co oznacza dla wszystkich, którzy znają nawet nie za bardzo japońską kulturę tamtego okresu jest niezaprzeczalnym faktem, że nie był jakąś ważną postacią, tudzież legendarnym samurajem, ponieważ gdyby nim był, to by został skrócony o głowę, ponieważ tak. o, Oda Nobunaga nie żyje. I co się tak. wtedy dzieje z legendarnymi samurajami? No. Tak. Wiadomo, nie, co, prawda? Bo, bo, to, bo to jest właśnie ciekawa sytuacja, bo jezuici przybywają tam do kraju, rządzi Oda Nobunaga i on ma dobre stosunki z, jezu z jezuitami. Dochodzi do zamachu, on ginie. I Jasukę według jednego źródła właśnie japońskiego zostaje odesłany, do, zostaje odesłany właśnie do tych Jezuitów, bo prawdopodobnie zamachowcy także chcą mieć dobre stosunki z tymi Jezuitami czyli po prostu odsyła niewolnika, którego niejako Jezuici wypożyczyli odzie. Teraz jest jakby zwrócony, można to też tak odebrać w ten sposób. Tak, nie? tak. tak. I tu jest ta wielka miskoncepcja, ponieważ ludzie wyciągają wniosek, że Yasuke był czymś więcej, kimś więcej dla Odynobunagi i generalnie na dworze. I ludzie wyciągają z tego wniosek, że skoro utrzymał mieć, to był samurajem, prawda? Natomiast jest jedna, jedna kwestia związana z samurajami. Określenie samuraj generalnie w japońskim, w tamtym okresie. W japońskich źródłach i pismach pada bardzo rzadko. Praktycznie, mhm. praktycznie nigdy. To, to jest tak jak określenie samuraj, które już weszło do kultury popularnej, itd., i później się, jakieś 80-90 lat później, pojawia się częściej w zapiskach japońskich, japońskich źródłach. Bo tu jest kwestia tego, że to określenie ewoluowało i w różnych tak, tak, określeniach znaczyło zupełnie coś tak. innego. nie? Ja takie buszy. porównanie z, z rzymskim legionistą. Rzymski legionista często jest przedstawiany z tą wielką tarczą i tam robiący tak, żółwia, tak. ale to no, są to legioniści tak. dopiero już z czasów imperium. Legioniści wcześniejsi w ogóle zupełnie inne miecze mieli, zupełnie inne tarcze w pewnym momencie wyglądali tak jak greccy hoplici, nie? To... Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast natomiast wracając właśnie do tego określenia, określenie, gdyby kogoś nazwać jakimś wojownikiem odynomunaki, to padałoby określenie busi. I ono pada właśnie, odnośnie właśnie Yasuke jest nazwany bushi, czyli jest nazwany kimś, kto nosi broń, ale nie jest tak, nazwany tak, samurajem, tak, do, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. Jeszcze jedno określenie, które w ogóle nie pada i ludzie w ogóle, bo ludzie nie znają tego, nie wiedzą o tym. Yy, względem Jasukę nie pada określenie Kashin, czyli zbrojny. Nie pada, ale ludzie tego określenia Kasin nie znają no, i więc, więc nie używają tego argumentu, prawda, nawet. Mhm. Tak. Więc, wiesz, co, więc, w ogóle mało słów pada odnośnie niego, nie? Także znaczy, tak. Znaczy, no, widzisz, i generalnie chodzi o to, że, że ludzie się tylko wiesz, zakrzykują, że o, był samurajem albo nie był samurajem. Jak wierzysz, mhm. że był samurajem, to jesteś progresywny i a jak wierzysz, że nie, a jak mówisz nie, nie był, to jesteś rasistą. Nie wiem, określenie ślapczyć, to nie pasuje, ale, ale chyba jest najbliższe takiego Samuraj to jest szlachcic, tylko że samuraj musiałby mieć nazwisko. Yasuke no właśnie, nie ma nazwiska. Właśnie, właśnie, Yasuke tak. jest bushi, czyli on był kimś, kto nosił broń, ale nie był samurajem. Później jest taki, Później to jest taki okres, długo... kiedy bushi, kiedy tylko samuraje mogli być bushi. Później przychodzi taki okres, kiedy tak, innym ludziom tak, zabroniono tak, dokładnie, noszenia dokładnie, broni, tak. nosili tylko samuraje, ale to jeszcze nie jest ten okres. Także w tamtym okresie Bushi i Samuraj to nie było to samo. Nie? Dokładnie. Właśnie problemem, takim wiesz, rdzeniem tego problemu jest fakt, że my nie potrafimy jako ludzie zachodu też te określenia, czyli Bushi, Kashin, Samuraj, w kontekście historycznym tak umiejscowić dokładnie. Oraz nie mamy takich analogicznych, jak u nas już byli szlachcice, jakieś dworzanie i tak dalej. I to nie jest dokładnie to samo. I my nie potrafimy, i przez to mamy pełną konfuzję i, i, i przez to rodzą się różne dziwaczne pomysły. I stąd narodził się Ubisoftowy, legendarny samuraj Yasuke. Ja jeszcze chciałem wrócić do kwestii tego, skąd on pochodził. Bo, bo mamy tych trzech, te trzy źródła jezuickie. I pierwszy jezuita, Louis Frois, pisze o Jasuke, że Jasuke był kafrem. Kafka, Kafr to jest słowo, którego właśnie Arabowie używali odnośnie czarnych niewolników. Dzisiaj to też jest uważane jako takie brzydkie słowo. Inny jezuita, kafka, tak, kafka. Jean Crasant, napisał, że Jasuke był służącym, którego Waliniano przywiózł z Indii, a kolei, z kolei trzeci jezuita, Soiler napisał, że Jasukę był czarny jak Etiopczycy z Gwinei, ale urodził się w Mozambiku. No właśnie, w Mozambiku o tym o tym, o tym mówiłem. I, to, I tak jak mówię. Tylko, że, że to jest na, na, wiesz co, tylko że to jest najpóźniejsze źródło. Tak. I, wiesz, jest tylko nie, 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 Niepewne jest. Wszystkie tak. trzy są, są możliwe. Wszystkie trzy. Jest też ponoć, że, że, że właśnie był yy, najpierw był niewolnikiem Arabów. Gdzie został wykupiony. To, to, ale to, to, to akurat to, o czym mówię, to pochodzi z pewnej książki, która powstała na podstawie właśnie tych kilku skąpych informacji odnośnie Jasukę. Mm -hmm. Natomiast jest kilku autorów, którzy potrafili z tego, z tego skąpego, z tych skąpych informacji stworzyć całą, całą książkę, o czym powiem za, za chwilę. Ale to już to będzie, tutaj wkroczymy na, na, na pole zwane. Afrocentryzmem, co uważam za rzecz Właśnie. skandaliczną, znaczy, wiesz, i to już jest fikcja literacka. Nie jak masz dokładnie, dokładnie. To, sobie. Jest, to jest beletrystyka, ale nacechowana tak. mocno politycznie nawet politycznie że się tak wyraża, ale o tym, o tym za chwilę, bo... bo ja na przykład chciałem zwrócić uwagę, bo wszyscy się skupiają na tej Afryce, że on pochodził z Afryki i to jak najbardziej uważam jest jak najbardziej możliwe nazwanie go Kafrem, czy właśnie ten ostatni Jezuita, który pisze, że być może pochodził z Mozambiku, ale hmm. ten drugi pisał o tym, że został przywieziony z Indii. Ja mieszkam w, tutaj w Anglii i tutaj jest bardzo dużo hindusów. I powiem Ci, kiedy ja przyjechałem pierwszy raz i zobaczyłem, yy, miałem współpracownika w fabryce, moja pierwsza praca była w fabryce, pracował czarny facet. Był po prostu czarny, i ja stwierdziłem, że to jest Murzyn. Okazało się, że on się obraził. Nie, 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 na nie to. można mówić Murzyn, tylko czarno skóry, pamiętaj. Już no to już wiesz, po, po angielsku w ogóle nie możesz, bo nie ma słowa Murzyn po angielsku, nie? No właśnie. E, w każdym razie on był czarny, ale on był hindusem. Mhm. I ludzie sobie nie zdają sprawy, bo my, jak oglądamy filmy Bollywood, to tam najczęściej są ci biali Hindusi, ale Hindusów jest bardzo ta, dużo, grozowych chodzi... i są wręcz czarni Hindusi. Oni mają troszeczkę inny wyraz, inne usta, mają może inne brwi. Jak ktoś wie, to rozróżni. No stąd, się, stąd się wziął podział kastowy, o którym tak. kiedyś może powiemy o, o, o Indiach i problemach związanych z kastowością. Ale to jest tak, jak mówisz, tam jest zróżnicowanie tak ogromne, że to jest też bardzo ciekawy temat. I, I, i zobacz, ale to wskazuje na to, że czarna osoba, czarny jasukę przebywający w Japonii, oczywiście jak najbardziej on mógł być z Afryki, ale równie dobrze on mógł być hindusem. Mógł być po prostu czarnym hindusem, bo w w Indiach są czarni ludzie, którzy tam mieszkają. Być może też pochodzą z Afryki, nie wiem. Chodźcie, że nie, bardzo ciemna karnatwia, to jest tak, tak. że można, można... Nie, oni są czarni. Niektórzy hmm. Hindusi nie są... Jest dużo brązowych, są biali Hindusi, ci na przykład z filmów Bollywood, są, jest bardzo dużo brązowych, ale są Hindusi, którzy są czarni. Naprawdę są czarni. I, i nie, nie odróżnisz koloru skóry, rozróżnisz ich po ustach czy po brwiach, ale nie rozróżnisz koloru skóry od... Yy, murzynów z Afryki, nie? Tak więc ja za ja to chciałem rzucić jako taką moją własną teorię, że to jest jeszcze kolejna możliwość, że Yasuka mógł być po prostu czarnym Hindusem. No akurat o tym nie... nie, nie bo, znaczy wiesz, to jest moja własna teoria, tym, wiesz? Tak, tak, bo, ale nie jest niemożliwa, ponieważ nie wiemy, jak nikt, nikt nie, nie opisał fizys Yasuka, więc... Mhm. Przy, zawsze się w tym momencie, wiesz, biorąc pod uwagę tak zwane wiesz, polityczne afiliacje, zakłada się, że wszyscy murzyni są z Afryki. Znaczy, w Stanach się rozróżnia, bo są też jest African amerykan i Caribbean amerykan Są ci Karabowie. Oj, tak? wiesz, oni też są czarni. Tak, nie? Tak, amerykańskie podziały rasowe to jest rzecz tak paskudna i idiotyczna, że, że czasem po prostu człowieka boli głowa. I teraz. Bo ty zacząłeś już kwestię tego samuraja, czyli to jest kwestia taka, on był określony jako Bushi, ale Bushi w tamtym okresie niekoniecznie musiał znaczyć samuraj, bo samuraj to był szlachcic. Tak, I tak. z tym szlachcicem wiąże się kwestia tego, że każdy samuraj miał nazwisko. Jeżeli Jasukę byłby samurajem, miałby nazwisko i prawdopodobnie byśmy znali to nazwisko. Kolejna rzecz to to, co ty też już mówiłeś, że to jest kwestia samobójstwa. Po śmierci swojego pana, czyli Ody Nobunagi, Yasuke musiałby popełnić samobójstwo w momencie, kiedy on zginął. On tego nie zrobił. Ja, ja, ja też odnośnie, tak, właśnie tego nie zrobił. I tu też jeszcze, bo chciałem też jeszcze, żeby ludzie też wiedzieli, bo też mogą, bo jeżeli ktoś się interesuje tematem, to już mówiliśmy o tym kasinie, prawda? Czyli określenie zbrojny. Natomiast w źródłach angielskich określenie Yasuke określają też ludzie, jak, że Yasuke był retainerem. Retainer. I ty wspomniałeś, nie, nie wiem, czy chciałeś mówić o Tomasie Lokleju, autorze tej książki African Samurai: The True Story of Yasuke. O, tak, o tym autorze tak, chciałeś tak. powiedzieć? Tak. tak bo, bo to jest dość kontrowersyjny autor, bo to jest człowiek, który jest profesorem na uniwersytecie w Japonii, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że on tam pojechał do Japonii, żeby uczyć języka angielskiego, i tak, on był profesorem języka, nie profesorem historii. I napisał, on się inter, interesuje historią, napisał książkę, ale ta książka, która ma tam bodajże 800 stron, to w gruncie rzeczy to jest powieść historyczna, bo on na podstawie tych czterech źródeł, kilku zmianek, dosłownie parę zdań mamy w niektórych miejscach, on. Dopisał 800 stron. I to właśnie on tak, dokładnie. przedstawił to, jest, to, jest... to sytuację, że Yasuke był samurajem. On to powiedział, i wiele ludzi powołuje się na niego, chociaż on nie udowodnił tego. On tak, to tak, po prostu to jest, takie twierdzenie tak, rzucił. Tak, to jest, to jest książka to, Tomasa Locklea i Geoffrey Girarda. Yasuke, The True Story of the Legendary African Samurai. To jest taki tytuł. Mhm. I, i, I właśnie na to się. Ale to nie jest jedyna książka, już nie będę wymieniał innych, natomiast ona się wpisuje w nurt, o którym wspomniałem parę minut temu, czyli afrocentryzmu. Tak, tak. Tutaj mieli akurat taką szansę, że naprawdę Yasuke istniał, i naprawdę był ochroniarzem przez jakiś czas tego feudalnego pana w Japonii od Nobunagi, więc. Troszeczkę prawdy historycznej jest, akurat w tym wypadku, bo czarny Wiking to rzeczywiście trochę nie, nie, nie pasuje, ale tutaj no, jest takie ziarenko prawdy. Oni trochę przesadzili, trochę za daleko może poszli, ale trochę, trochę tak, prawdy tak. historycznej tak, jest. Tak, I jeszcze właśnie wracając do tego, do, do tego Tomasza lokleja, bo tutaj mhm. jest, w, w, w ostatnich dniach to, teraz się pojawiło, to jest bardzo taka so, soczysta, taka anegdotka. Tak jak wspomniałeś, on jest. Profes, czy znaczy profesorem, czy on jest profesorem takim przez duże P. No nie, nie, nie będziemy w to wchodzić. On jest na, na Uniwersytecie Nihon. Uniwersytecie Tam pracuje bodajże. Chyba mhm. dalej pracuje. Nie, nie, nie będę tego sprawdzał. W każdym razie, tak jak powiedzieliśmy, on wydał tą książkę w 2019 roku. i Znaczy jest współautorem, był oczywiście. Natomiast teraz wybuchła kolejna kontrowersja z tym człowiekiem, ponieważ on powiedział teraz ostatnio, że Lordowie feudalni w Japonii, to tłumaczę z jego, bo mam tutaj źródło, mieli czarnych niewolników. Oczywiście już skasował tego posta, ponieważ dostał 200 tysięcy wkurzonych odpowiedzi od ludzi. Mhm. Ja Nie. słyszałem z kolei jaką inną rzecz odnośnie tej książki, którą on napisał, że on podobno stworzył sobie fałszywy profil na Wikipedii japońskiej. Tak, i on, on, on ją, on ją Szedł na Wikipedię, tam wpisał fałszywą informację właśnie odnośnie Yasuke na tej i potem w swojej książce użył to jako źródło. Próbował tak, tak, się tak, on do wpisu tak. na Wikipedii, który sam dopisał. Sam stworzył, tak. I generalnie jest to już jest fakt, że on tą Wikipedię i odnośnie, odnośnie tematu Yasuke bardzo nie raz i nie dwa zmieniał właśnie pod, pod swoje pod swoją właśnie jak to się mówi troszkę troszkę tak pod, pod, podpimpował że się tak wyrażę tak więc to, to nie jedyny raz to zrobił nie, nie raz i nie dwa więc, mhm. więc Wikipedia Wikipedia nie jest dobrym źródłem w ogóle generalnie Wikipedia uważam za źródło no, jest dobrym źródłem, jeżeli to, co jest napisane w Wikipedii, jest poparte odnośnikiem do czegoś. Czyli na no przykład przedmiot? masz tam jakiś fakt i tam jest na przykład odnośnik, że to zostało w takim dziele opisane i wtedy, to wiesz, to wtedy ty nie czytasz. To jest Wikipedia przedstawia jakąś skondensowaną formę tego, co na przykład jakiś historyk opisał. I ty możesz sprawdzić to sobie, nie? Jest. Mm. I bo nie wiem, czy jak czytasz artykuły na Wikipedii, tam bardzo często jest taki nawias i napisane potrzebny cytat, po, znaczy potrzebne tak, źródło. Tak, tak, tak. tak na ogół, czyli czyli no oni piszą, nie... że tu jest jakieś zdanie, jakiś akapit, coś, ale to jeszcze nie mamy źródła tego, nie? Czyli oni nie mówią, że to jest nieprawda, ale... Nie ma źródła. Dokładnie. Wiesz, można sobie wszystko napisać, prawda? Bo wiesz, internet wszystko wniesie to jest jak, jest jak z gumy. Natomiast, no tak jak mówię, no, to, to jest bardzo taki so, soczysty temat odnośnie tego pana Tomasa Lockleya. I... Ale tam spe, spędził trochę czasu w Japonii i pewnie japoński dość dobrze zna i może czytać tamte. Ciekawa kwestia, że, że no, bardzo ludzie, ludzie progresywni, czyli właśnie zakładam, że do nich zalicza się Pan Tomasz Lockley, który historycznie zniszczył Wikipedię odnośnie jasł, który teraz twierdził właśnie, że, że tak jak powiedziałem przed chwilą, że, że, że Japońcy dajmy o. Ja to może przeczytam, wiesz, to, to, to zdanie. The biggest backlash has been against his claim that several feudal lords in Japan were happy to make use of Black Slaves. Natomiast kiedy, na, na, kiedy, kiedy, kiedy mamy na przykład. Wracając do tej gry Ubisoft, to mamy czarnoskórego, już użyję tego słowa, czarnoskórego, legendarnego samuraja. I czy to nie jest zawłaszczenie kulturowe? Oczywiście, że to jest zawłaszczenie kulturowe, ale skoro jest to zawłaszczenie kulturowe wycelowane w Japończyka, to nie ma problemu. Tak samo w Białego Człowieka, gdyby to jest zawłaszczenie kulturowe, kiedy, kiedy robi się na przykład film, nawet bierze się postać historyczną, zmienia się ją w czarnoskórego, tylko wiesz co, bo, bo ty odnosisz się do szerszego problemu, tak, że rzeczywiście, to jest szerszy, szerszy problem. czyli tak, na przykład jest... jest królowa Anglii, która była na pewno biała, Anna Boleyn, i robisz film, w którym grają czarne aktorka, co jest no, strasznie dziwne. No, ja nie, nie rozumiem, jak w ogóle można było coś takiego zrobić. No ja Tylko też. że przecież, że w wypadku Yasuke, on rzeczywiście był w Japonii. Ja się zgadzam z Tobą, że on nie był samurajem. Znaczy przynajmniej nie mamy żadnych dowodów na to, że tak, on był samurajem, dowodów, że... ale tak. zauważ, że teoretycznie on mógł być samurajem, tylko że po prostu do naszych, tak. trwajów, do naszych czasów nie dotarły żadne tak, tak. źródła. To znaczy wiesz, widzisz, to co mi się w tej, tej całej sytuacji nie podoba, to właśnie to forsowanie tego, to jest, bo to jest forsowanie nacechowane politycznie. I a koniec. słuchaj, a, a spróbuj sobie wyobrazić jak byś zareagował, bo słuchaj bo my, to jest prawda, my rzeczywiście żyjemy, kiedy mnóstwo filmów i gier są wciskane na siłę czarne postacie, ludzie o czarnym kolorze skóry, tam gdzie ich nie było, czyli, nie wiem, jako Wikingowie, jako, nie wiem, królowie Anglii i tak dalej. I gdyby nie to, gdyby nie było te, tych wszystkich filmów, na przykład czarnej Anny Boleyn, Wtedy jakoś inaczej my się wydaje, byśmy podeszli do czarnego samuraja. Po prostu stwierdziliśmy, że to trochę dziwne, trochę przesadzili, ale to by się nie wpisywało w całą tą narrację i wtedy nie byłoby. Nie, nie wiem, bo to się lepiej znasz pewnie na grach, że wielu fanów, szczególnie właśnie fanów japońskich, no dość negatywnie podeszło do tej postaci. Znaczy, znaczy tutaj, tutaj, tutaj się trochę się zgodzę i nie zgodę, ponieważ. Yy... Najbardziej wyjął wkurzeni na czarnoskórego jasukę. Wiesz kto, Biali gracze. Z zachodu. Nie Japończycy. Ale ja to całkiem rozumiem, ponieważ przez ostatnie lata to forsowanie właśnie tej, tej to jest tak zwane. To jest to jest To jest, to jest, to jest diversity, equality and inclusion. Ale nie uważasz, że, że to jest w pewnym sensie troszeczkę śmieszne, że. Biali ludzie, którzy tworzą właśnie grek, tak jak powiedziałeś, próbują wcisnąć wszędzie, na przykład ludzi o czarnym kolorze skóry, i z drugiej strony biali ludzie przeciwstawiają się temu. I to jest, wydaje się, taka wojna kulturowa białych z białymi, w pewnym sensie. No, tak, tak, to jest walka z kulturą woke. Ostrzy... To, są dwa... to są już kiedyś o tym rozmawialiśmy, to są dwa, dwa obozy. I w ogóle <laughs> ja, ja się wiesz, nie znam na tej grze, ale wydaje mi się, że to jest chyba skradanka, nie? A czy gdzie... wiesz, to jest otwarty świat. To w ogóle generalnie to jest. Różnie. Natomiast odnośnie samego, ale, ale to, to jest skradanka. Tam dużo masz misji takich, gdzie się skradasz gdzieś. Gdzie się... No, już teraz, już teraz jest coraz mniej tej, tej, tego elementu Aha. W Nie, bo, bo, bo mi się wydaje, że wstawienie właśnie czarnej postaci w Japonii to ja raczej trudno takiej postaci. Oczywiście. Znaczy, to, to, to jest, to, to jest. Ja się zgodzę też z, na przykład z znajomymi, którzy którzy mówią mi, że to jest yy, ciekawy kontrast. To jest ciekawy kontrast taki w grze. Mhm. Ale, ale chodzi mi bardziej o to, jak bardzo jest podkreślany, że tak jak mówię, że jest to legendarny samuraj, bardzo i znany i w ogóle. No i widzisz, i widzimy na ekranie na, w trailerze. Ludziom zachęcam, zachęcam ludzi, żeby sobie obejrzeli. Mamy czarnoskórego wielkiego człowieka w pełnej zbroi samurajskiej. Dodajemy też, że, że zbroje samurajskie były yy, tworzone pod, pod wymiar, czyli dla każdego indywidualnie. Więc nie wiem, skąd ma, miał jacukę mieć pełną zbroję samurajską. To już jest inna kwestia. Z mieczem samurajskim, który też jest źle, odwzor, źle odwzorowany. Mhm. I on tłucze tych Japończyków i, i jest w ogóle mistrzem miecza tego, i wiesz samurajskiego, jest w ogóle mistrz w ogóle, w ogóle no mówię, jest legendarnym samurajem. I to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze. To jest mm. tragikomiczne wręcz po prostu, no. Bo kwestia może walczenia z kimś, kto przedstawia jakąś rzecz, czyli, bo wiesz, jak na przykład ktoś ci twierdzi, że Yeti istnieje, a ty twierdzisz, że Yeti nie istnieje, to, to nie ma sensu, bo ty nie jesteś tak, w stanie tak, udowodnić, tak, tak. że Yeti nie istnieje, ale za to możesz żądać od tego, który twierdzi, że Yeti istnieje dowodów. I tak, wydaje mi się, tak, tak samo tutaj jest. Tak. My nie jesteśmy w stanie udowodnić, że Jasukę nie był samurajem, ale możemy żądać dowodów na to, że był samurajem, takich tak, dowodów tak, nie ma, tak, więc osoba, która twierdzi, że był samurajem, ta osoba popełnia błąd. Tak, dokładnie. Dlatego ja używam tego określenia, tak jak powiedziałem na początku, na, na, odnośnie wszystkiego, o czym mówimy o Jasłowce. Jest to słowo klucz, czyli najprawdopodobniej. Natomiast mm -hmm. ludzie, którzy, którzy forsują właśnie ten, tę ten, to, 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 to filozofię DAY, czyli wiesz, diversity, equity i tak dalej, ale odkreślamy wszystkie, wszystkie checkboxy, czyli jo, czarnoskóry, bohater musi być w grze, bo, bo, bo będzie w Japonii. No okej, okay, trudno, niech, niech będzie. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz. Też, też wyczytałem, też jest nowość, którą wyczytałem, Trochę, nie wiem kiedy się pojawiła, ale to, to raczej wypłynęło też niedawno, że jedna rzecz jeszcze odnośnie, odnośnie Yasuke. Też wyczytałem, że, że był, uwaga, muzułmaninem. Czyli mamy kolejny checkbox, wiesz, kolejną. No och, że nie dość, że był Czarnotkur, to jeszcze był muzułmaninem. Otóż, najprawdopodobniej nie był. Tutaj rzeczywiście to jest kolejna rzecz, której my nie wiemy, i tu, jeżeli tak, ktoś twierdzi, tak, że tak. był muzułmaninem, to ta osoba powinna przedstawić dowód, ale Dokładnie. jest może dowód na to, że on nie był, bo Muzułmanie, zresztą podobnie tak jak chrześcijanie w średniowieczu, nie mieli już niewolników, chyba że to byli niewolnicy innej religii. Czyli, na przykład, Włosi dokładnie, mieli dokładnie tak. niewolników wyznania muzułmańskiego i nie chcieli, żeby oni przeszli na chrześcijaństwo, bo musieliby przestać być niewolnikami. I tak samo muzułmanie, oni, muzułmanin nie mógł mieć niewolnika muzułmanina. Czyli, jeżeli ten. Stałby się muzułmaninem, nie mógłby być niewolnikiem. Muzułmanie nie mogliby go sprzedać, nie? To... Dokładnie. Tylko widzisz, to jest, to jest właśnie to, tak to, zwane, tak jak powiedziałem minutę temu, to jest to, od, czyli odkreślają tego kolejnego checkboxa. Mamy już to, że był czarny, a teraz mamy kolejny checkbox, czyli jest muzułmaninem. I ura, jacy jesteśmy progresywni. Mamy czarnoskórego samuraja, legendarnego. W dodatku muzułmanina, no już lepiej być nie może, prawda? No nie może być lepiej już. Co jeszcze może być? Tak, w zasadzie kończąc już wtedy, w zasadzie trzeba po prostu spojrzeć na źródła. Źródła w żadnym miejscu nie podają, że był samurajem, w żadnym miejscu nie podają, że był, e, m, że był, właśnie, muzułmaninem, tak jak powiedziałeś. I źródła w zasadzie nie podają nam też, skąd on pochodził. Po kolorze skóry my zgadujemy, że pochodził z Afryki, zresztą ci Portugalczycy mieli tam kolonię, więc jest tak, to dość, dość prawdopodobne. Ale cała reszta to są przypuszczenia i niestety książki, które niektórzy uważają za historyczne, tak jak ta książka tak Tomasa to jest... Lokleja, no to jest powieść historyczna. To jest ktoś, kto wziął trochę faktów i sobie po prostu resztę sobie wymyślił. Nie? I... Tak, jest to, jest to politycznie, jest to na, w dzisiejszych czasach jest to politycznie poprawne, ludzie, przynajmniej część ludzi bije, bije brawo. Cieszy się z tego powodu. Nie wiem dlaczego, ponieważ ja zawsze uważam, że, że historia powinna. Mówi, mówi, się, mówi się, że historia się zawsze obroni. Ja uważam, że to nieprawda. O historię Dobrze. trzeba dbać. Dobrze, słuchaj, Piotrze, bardzo chciałem Ci podziękować za to, że znalazłeś czas i że mogliśmy porozmawiać na ten temat. A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo za wysłuchanie nas. Słowo kluczem naszego podcastu dzisiejszego jest określenie prawdopodobne. O historię trzeba dbać. I ją szanować i przyjmować taką, jaką ona była, i jej nie zmieniać. No i ode mnie tyle. Tak wyszło mi tak belfersko strasznie, o dobrze.